Cześć, Rokan z tej strony, witam was serdecznie. Udało mi się znaleźć portal. Tylko jest... Gratwood w drzewie. I się nie pokazywał na żadnej mapie. Cóż. Zresztą pamiętam, że jakieś chyba 15 odcinków temu tutaj byliśmy. I miałem to zrobić później i nigdy tego nie zrobiłem. No dobra, nadgonimy teraz Gildię Magów. W tym odcinku... Może się uda zrobić dwa questy, zobaczymy. Jedziemy. Jak pamiętacie, tutaj musimy zdobyć... Musimy zdobyć... 5 tomów. Księgi dla Shalindora, które pomogą mu odzyskać tą enklawę dla Gildii Magów. W zasadzie cały quest wokół tego oscyluje. No, wracamy do bardziej, jeżeli pamiętacie, Skyrim. Bardzo sympatycznie to wygląda. Krzew. Warto sprawdzić. To jest zamrożone. Przyjdzie. Łucznicy, okej. Okej. Okay. Mu przewalił. A Shalindor jest bardziej przydatny NPC niż ma to miejsce w większości questów. Okej. Jeszcze? Czy już? Jeszcze, okej. Tu mamy kastera, ale łucznik jest w sumie groźniejszy. Zwłaszcza, że kastera ściągnie się Shalindor na chwilę. Niezłe agro buduje. Okej. We can get through. Te początkowe questy są raczej nudnawe. Ryba. Okej. Nie pamiętam, czy to były jakieś pułapki. Nie ma to większego znaczenia, jak widzicie, Templar się przebija przez wszystko jak przez masło, gorący nóż. No i mamy bosiwo. Pamiętam, czego się pani spodziewa. To jest chyba nekromanta. Okej. Zrobiono. Tutaj jeszcze widziałem jakieś półki. Nie, wydawało mi się. Dobra, idziemy dalej. Jest i Haskell. Okej, tu będzie zagadka.
Dobra. To nie jest skomplikowane. Mamy chyba pozbierać. Nie, to nie będzie zagadki. Trzeba pozbierać esencję po prostu. Nie jest bardzo złożone. Mamy to zrobić 4 razy chyba. Nie jest taki wielki problem. Te questy to są początkowe questy, jeżeli chodzi o ginie magów, więc są generalnie proste. Czyli są nawet takie dropy, które by się przydały. Przydałyby się postaci na niskim levelu. Na tym momencie, na tym etapie to już jest mało intrygujące. Natomiast nagrody się skalują, więc robimy prosty quest, który da dobrą nagrodę, miejmy nadzieję. Dobra. To jest ten Dragon Priest, tak? Czyli... Nie wiem, czy pamiętacie Dragon Priestów ze Skyrima, chyba ta rada grzmiących. Chyba byli oni właśnie. Zobaczymy. Aha. Zaraz. A, dobra. Tu mamy dwa grobowce, które trzeba odwiedzić. I z nich wyciągniemy kolejne seale. Proste. No to idziemy. $60,000 HP. 10 sekund walki powinno nam to zająć. Przy tym DPS-ie, który mamy. Dobra, idziemy do pająka. Pająk jest chyba po tej samej stronie. Też tak nam nie utrudniają tutaj sprawy. Pająk, pająk. Dobra. The staff is still mine. Szybki quest. You'll never reach my lead. Tak jest. No i dobra. W tym tempie to może zrobimy. Zresztą nie jestem pewien tylko, czy mnie nie przeniesie do kolejnej gildii magów. Bo to może tak być z tymi questami. Tam jest ta wylasta cała biedna, która będzie zmuszona tłumaczyć te cholerne tomy po kolei. A w nich jest pewien twist, ale to jeszcze o tym nie teraz. Okay. You dare open my tomb. Come then and feel the scythe's blade. Okej. Nie mam z tym najmniejszego problemu. To można zebrać? Nie. Szkoda. Wyglądało jak coś do zbierania. Insect. You will never hold the staff. Insekcie. Koleś się nie patyczkuje. Tu jest o. Bookshelf, ale niestety za niego nic nie jesteśmy. 133,000 HP. Pikuś. Czajn rozciągnął agro. Imponujące. I trzyma agro. Po mistrzowsku. Pewnie tak. Aha, mam stąd wyjść, dobra.
Banany. To się daruje. W sensie te części na pewno przydadzą, jak wszystko inne, ale... O, ale na przykład to... Można zabrać. Co to były za drinki? Rzeczy potki. Do sprzedania zawsze. Haskell jest służącym Boga Chaosu. Jest w ogóle ciekawą postacią. Ale mało się o niej dowiadujemy tutaj. Dostaniemy tą nagrodę? Jeszcze? Chyba nie będzie tak łatwo. Bardzo ładna jest ta grafika. O, jest, Szergat. Bóg chaosu jest książka, która sobie nagrada. Test WebJax, okej, okay. Aha. Tylko na kim mamy przetestować? Equip the WebJax, o, a, no tak. WebJax, equip. Ciekawe, czy na czym dobrze mogę. Nie. Ale spróbować musiałem. Ej. Dzięki. Mam książkę. Te książki mają... to jest Bóg Chaosu, on w nich zaklął klątwę. Ten, kto je będzie odczytywał, w tym wypadku Valaste, czeka dosyć ciężka przejażdżka. Ale tego się dowiemy za 3 tomy. Teraz oczywiście muszę z powrotem... założyć swój staw. Jest i Valaste. Jest to jakiś vendor? Jakiś mystik, ktokolwiek powinien być. Zawsze się gdzieś tu kręci jakiś, jest. Magister, może być. Alchemist, jeszcze lepiej. Z alchemikiem będzie trzeba niestety też zaprzyjaźnić, ale to za chwilę. Znaczy za chwilę, za jakiś czas. Na razie pchnijmy śmieci. Ice Staff, wpływem coś tam, łuki. Ice Staff of Frost. Wszystko można opędzlować. To też. Biżuteria. I tu jest właśnie, pojawiają się drobne dylematy. Physical Resistance? Nie, ale... Spell Damage też nie. Dobra. Mamy trochę miejsca. I kupę pieniędzy. Będzie trzeba niedługo je wydać na poszerzenie ekwipunku. Dobra. Idziemy zagrać z Valaste jeszcze raz. I zacznę ten pierścionek, bo to może być coś... Reduce Magicka Cost of Spells i Maximum Health. To jest upgrade w obu wypadkach, ale założymy go na pierścionek z 30 levelu. To jest po prostu lepsze. O niebo. Okej, okay. Meat Queen. Czyli tak, czyli to mamy zrobione. To teraz możemy wrócić do Harborage. W międzyczasie się pewnie pojawi zaraz informator, czy tak zwany, jak to się ładnie mówiło, umyślny, o, to jest bardzo ładne słowo, umyślny, czyli inaczej mówiąc taki kurier na nasze dzisiejsze czasy, ale umyślni przenosili wiadomości kiedyś i pojawi się pewnie umyślny, który nas zaraz wezwie z powrotem do Gildii Magów, nie wiem, czy się pojawi tutaj, czy w momencie, kiedy się przeniesiemy do Harborage i każdy nam się pojawi w nowej lokacji, zobaczymy. Ale my teraz się brykniemy do Harborage i zrobimy kolejny quest tam. Niestety takie Harborage było dostępne
We wszystkich lokacjach, kiedy levelowałem Dominium, nie, czy właśnie nie Dominium, tylko poprzednią frakcję. O tyle tutaj niestety. A, teraz właśnie. Jeszcze zobaczymy, czy to. Czy z tą czymś nie pomieszamy, ale zobaczymy. Ale generalnie mam wrażenie, że. Mam wrócić tu. Tak jest. A odpiernicz się. Męczący NPC. Te questy zostawiam sobie na dużo, dużo później. Szczerze mówiąc, nie zrobimy ich nawet na moim mainie. Znaczy, w zasadzie main, mój main jest tutaj, tak naprawdę. Bo nekromantę mam zamiar na jakiś czas porzucić, dopóki nie uzbieram dobrego gearu na tej postaci, bo ta postać jest do solowania 100 razy lepsza. Nekromanta, z tego co czytałem, dostaje naprawdę niesamowitego kopa. Jeżeli chodzi o to, jak jest mocną postacią, dopiero w momencie, gdy go trochę ubierzemy. A ja mam tam beznadziejny gear. 160 CP nabite i generalnie no, jest ciężką, ciężką postacią. Do zabawy. Tu czasem się spawnowała skrzynia, ale to jest taki ruch, że podejrzewam, że za każdym razem jak się pojawi, to wyleci. Dobra. Resztę odcinka poświęcimy na kolejny quest Harborage, który powinniśmy wykonać. Wydaje mi się, że nie powinno to być skomplikowane. Poczekajcie, tylko że sobie otworzę sobie to, co tygrysy lubią najbardziej. Zimne piwo to jest to. Szkoda, że jest niestety tak cholernie niezdrowe i tuczące, ale... Cadwell się tu kręci, proszę bardzo. Dobra, i teraz Sysa Tan będzie miał dla nas quest, co to pamiętam. Honor and faith to you, my friend. You're nearly ready to depart. My lord Varen requested that Tharn and Snow Lily join us, for safety's sake. Though I have seen fewer places as tranquil as the Valley of Blades. Okej. An old friend Kasura dwells there. To jest w ogóle miejsce, do którego dotrzemy jeszcze w kolejnym, jakby kolejny DLC, jest cały questline poświęcony Świątyni Ostrzy. No to jest fajne. My musimy zdobyć, bo strasznie skoczymy teraz po wątkach fabularnych. Tutaj nasze zadanie jest zdobyć ten amulet królów przed resztą. To jest to. Szkoda, że nie ma fizyki, kiedy się potrąca takie rośliny, żeby się gibały po kolizji z postacią. No to jeszcze nie te czasy. Tutaj dotrzemy jeszcze kiedyś w jednym z DLC. Na pewno poświęcę temu czas. A to zajmie trochę czasu. Przy okazji zupełnie innego wątku fabularnego. Wtedy to miasto już będzie odbudowane. Ale to jeszcze nie teraz. Jest i Kasura. Też ciekawa postać. Sysahan. Kultyści oczywiście naszego złego księcia Deidre. Oni będą sobie gadali. In the name of Moloch Baal, come forth and destroy his enemies. Coś łatwo przeszło. Okej, bo wyprzedziłem. Mogę bez walki to zrobić? A oni się nimi zajmą. Trochę szkoda, bo co warcie expa, ale okej. A ja i tak nie mam bonusów już. Nieładnie. Trzeba sobie tym pomóc.
Tutaj wydaje się, dobra. A dlaczego ja mam healing staff, kurwa? Szkoda, bo oni też do fighter zgirdowali. Sai Sahan and company at last. My prince has been waiting for you. Titan, okej. Czyli będzie jeszcze jakaś fajna walka. How many more of your friends must die, Sai Sahan? Where is the amulet of king? Z taką ekipą to jest jak na stali. Ja wolę się trzymać profilaktycznie z tyłu. Magro. Szkoda, że nic nie wydropią. Ale ekipa jest dobra. Jak widzieliście, mają dobry dips. Well fought. Sai Sahan travels with worthy companions. No, brak Kasora. Nie rozpuń się. Idziemy po ten. Look at it now. It's a wonder there's an unplundered crypt in all of Skyrim. You Nords could learn a thing or two from the builders of Hammerfell. Perhaps Hammerfell could also teach Nibene the virtue of good manners. Okay. Tread lightly. Few living have been permitted to walk upon these honored dead. Lubię Sai Sahana, bo ma taki kurde szacunek do kulturowego dziedzictwa tych wszystkich miejsc. Tu będzie od cholery jakiejś broni. Raczej na to. Ale niestety, co to pewne, nic tutaj nie można podwędzić. Jesteśmy tu tylko w jednym celu. Czekaj, okay. Titans, a prelude of what's to come if you continue to defy me. Defy you? Your delusions of godhood are laughable, you ignominious corpse herder. Very well then. I'll simply take the ring from your corpses. Blasphemy! How dare you waste honor to fight your battle? Dobra, czy to nie jest jakiś ciężki przeciwnik, panowie. Rozumiemy się. Mógłbym nawet kilku wysłać i nie byłoby problemu. No tak, on ze wszystkich wojowników biednych po kolei wskrzesi. Mocny atak. Po tych mocnych atakach mam zajebistą regenerację. W ogóle HF-y są mega. Jeżeli chodzi o regenerację magiki. Tu chcę naładować to ultimate. Sobie. Wygląda mnie taki mój kolega na kanale. Niedługo. Już członek rodziny też, bo zostanie mężem siostry mojej żony. Więc zawsze zwraca uwagę na błędy stylistyczne i jeżeli chodzi o ten, o wymowę.
ktoś próbuje mnie zabić jednak. Widzę. Okej, jest trochę wyzwania. Tak, ten gość jest mocny. Uuu, ale mi przychodzi. Lecz się, kurde, wow. Okej, gość ma potencjał. Zabójcy. Trzeba go uważać. Strasznie mocno biją. Znaczy fajnie, ale... Okej, pomuszę mi zabić cokolwiek. Lecę... Klask tutaj, koniecznie. Bardzo mocno biją. Tak, pomóżmy ekipie zdejmować ich po kolei. Wydaje mi się, że ja powiem tutaj tłustych, na których oni trzymają magro. Tak. W każdym razie wytyka mi zawsze błędy gramatyczne i stylistyczne. Ja mu zawsze przypominam, że przecież tradycją tego kanału jest wręcz nagrywanie nadziabanym. A to niestety wiąże się z tym, że czasami się bałkocze. Wszyscy? Wszyscy. Fajna walka. Właśnie coś troszeczkę wyzwania. Dobra, wracamy do Harbor Edge. 27 minut. Okej. Okay. Czyli tu zakończymy odcinek. No, zrobiliśmy dwa questy z gildii. Dwóch różnych gildii. Znaczy z prologu, znaczy z main questu i z gildii. Prologów jeszcze żadnych nie ruszamy. Może z kimś tu pogadać? O. Siema. No. Zobaczmy, co to tam dostaliśmy ciekawego. Health recovery, stamina recovery, increase maximum health. Tak sobie, jeżeli mam być szczery. Chociaż exp, no, prawie 4-2. Wychodzimy, pewnie nas znowu za to zawezwą. Bo idziemy już teraz. Pewnie następny odcinek będziemy zaczynali od znowu questów Harbor Edge. Tak mi się coś wydaje. Teraz z tego co patrzę po timerze, mamy ładne, płynne pół godziny nagrania. O. Okej. Okay. Idziemy po amulet królów, ale to już, moi drodzy, stanie się w kolejnym odcinku. Staram się trzymać tych pół godziny. Moglibyśmy zrobić jeszcze jeden quest, ale to by się rozciągnęło pewnie kolejne 20-30 minut. Nie ma moim zdaniem sensu takie przeciąganie spraw. Więc dobiegniemy sobie tutaj, ja się z wami uprzejmie pożegnam. I widzimy się w kolejnym odcinku. Bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Cześć.